Dofinansowanie na budowę węzła w Porosłach pochodzące z programu Polska Wschodnia wzrośnie o ponad 47 milionów złotych. Symboliczny czek wręczył prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. W spotkaniu uczestniczył m.in. minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, marszałek Artur Kosicki i Stanisław Derechajło, wicemarszałek województwa podlaskiego. I to ogromny zaszczyt, aby dzisiaj przy okazji tak ważnej dla Białegostoku inwestycji można było uruchomić dodatkowe finansowanie tej inwestycji. Mamy w ramach programu Polska Wschodnia, programu, którym objętych jest 5 regionów Polski Wschodniej, 28 projektów drogowych, z czego 26 już zrealizowaliśmy. Dwa są w trakcie realizacji, w tym ten tak ważny dla Białegostoku. I mamy taką możliwość, aby uruchomić dodatkowe finansowanie na ten projekt. Dzisiaj to jest dodatkowe 47 milionów złotych, które przekazujemy panu prezydentowi na realizację tego projektu. W sumie to jest 220 milionów złotych w ramach programu Polska Wschodnia zaangażowanych właśnie w tą inwestycję. I tutaj niespodzianka. Myślę, że to nie koniec, bo rozmawiamy z Komisją Europejską tak, aby dojść do tego maksymalnego limitu dofinansowania, czyli 85% inwestycji. Być może jeszcze w tym roku przywieziemy kolejną dobrą informację, tym razem 33 miliony złotych, ale to za chwilę. Dzisiaj 47 milionów złotych to jest coś, co już za nami. Podpisaliśmy w tym zakresie stosowną dokumentację. I dzięki tutaj zaangażowaniu pana marszałka i pana ministra w ten projekt, w cały projekt Polski Wschodniej, mogę powiedzieć, że województwo podlaskie z dużym sukcesem realizuje ten program, bo w sumie jest to 153 projekty, które są realizowane w województwie podlaskim w ramach programu Polska Wschodnia. Są to projekty dla przedsiębiorców i projekty transportowe. To jest 2,5 miliarda złotych, które z tego programu popłynęło właśnie do województwa podlaskiego, z czego 1 700 000 000 to są fundusze europejskie w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Wyraźnie widać dofinansowanie rządu do działań samorządowych w różnych dziedzinach. Tu akurat spotykamy się przy okazji inwestycji drogowej, ale rząd także dokłada duże pieniądze do funkcjonowania samorządu w innych dziedzinach. Mamy nadzieję, że te pieniądze, które już wpłynęły przy okazji tej inwestycji, pozwolą miastu także na inwestowanie w innych dziedzinach, że tutaj nie będzie oporu, aby choćby oświatę w większym stopniu dofinansowywać i te potrzeby, które tam się pojawiają. Wszystkich mieszkańców Białegostoku cieszy to, że dzięki tym pieniądzom ta inwestycja na pewno zostanie dokończona. Będzie swobodny dojazd do Białegostoku, zakończona S8 i bardzo dobra informacja dotycząca Polski Wschodniej. Przypomnę, że ten program pojawił się za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz będzie kontynuacja, co z naszego punktu widzenia województw Polski Wschodniej to szansa na wiele miliardów złotych i na unowocześnienie naszego regionu. Chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi, byłemu ministrowi rozwoju i inwestycji, panu Jerzemu Kwiecińskiemu, bo to od niego ta decyzja wyszła. Dziękuję bardzo serdecznie panu ministrowi Arturowi Soboniowi. Dziękuję, że jest dzisiaj tutaj z nami. To też świadczy o tym, że rząd wspiera inwestycje i wspiera samorządy. Szanowni państwo, cieszę się, że mogłem przyczynić się do wsparcia tej inwestycji. To jest mój obowiązek jako mieszkańca województwa podlaskiego, jako marszałka województwa podlaskiego. Jak państwo widzą, jeżeli jest dobra współpraca rządu z samorządem, możemy osiągnąć naprawdę dużo. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że inwestycja będzie realizowana bez żadnych problemów i już niedługo spotkamy się na otwarciu tej bardzo ważnej dla województwa, dla miasta Białegostoku inwestycji. Dziękuję. Budowa węzła drogowego w Porosłach to inwestycja, która połączy trasę generalską z drogą numer 8 prowadzącą w kierunku Warszawy.
W okolicy miejscowości Porosły zostanie wybudowany dwupoziomowy węzeł drogowy, który usytuowany będzie na skrzyżowaniu m.in. drogi krajowej nr 8 i ulicy Generała Franciszka Kleberga. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu 2020 roku. Ponad 32 miliony złotych z programu rozwoju obszarów wiejskich otrzymają 23 podlaskie gminy w ramach dofinansowania inwestycji wodno-ściekowych. Dzięki niemu powstanie ponad 57 km wodociągów, ponad 2 km kanalizacji, 127 przydomowych oczyszczalni ścieków, 6 ujęć wody, 3 stacje uzdatniania wody oraz 2 oczyszczalnie ścieków. W programie przewidziano również przebudowę 6 ujęć wody, 16 stacji uzdatniania wody oraz 6 oczyszczalni ścieków. Gratuluję w imieniu własnym całego zarządu wszystkim beneficjentom, którzy zgłosili się do tego konkursu. Wiemy, że gospodarka wodno-kanalizacyjna jest bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju waszych małych ojczyzn, gmin. Wiemy, że cały czas jest niedostateczna ilość środków, tak, żeby sprostać Państwa wyzwaniom. Dlatego też w tym konkursie 32 miliony złotych dofinansowania. Zaznaczam na razie, bo walczymy o to i zabiegamy, żeby to dofinansowanie było jeszcze większe w ramach tego konkursu. Na razie 23 wnioski dofinansowane. Pozytywnie zostało uwzględnionych czy ocenionych 39 wniosków. Tylko jeden wniosek został negatywnie oceniony, co nas bardzo cieszy, bo jak widzicie, jakość tych wniosków cały czas rośnie i miło jest nam się spotykać na takich uroczystościach jak dzisiaj, że możemy przekazywać to dofinansowanie. My obiecujemy ze swojej strony, że będziemy w dalszym ciągu starać się zabiegać o to, żeby wszystkie te 39 wniosków zostało uwzględnionych. Mamy nadzieję, że tak będzie. Dyskutujemy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą odpowiednich aktów prawnych tak, żeby jeszcze, może w tym roku, była taka możliwość. I cóż, gratulujemy Państwu dobrze złożonych wniosków i mamy nadzieję, że te pieniądze się przyczynią do tego, żeby państwa, gminy mogły się rozwijać jeszcze lepiej. I poprawi się na pewno ochrona też środowiska, bo wiemy, że jeśli chodzi o gospodarkę wodno-kanalizacyjną, to jest to bardzo istotna kwestia. Wszystkie praktycznie wnioski zostały zakwalifikowane do tego konkursu, więc tym bardziej cieszymy się z tego tytułu. Pozostała grupa będzie w następnym terminie, właśnie na początku grudnia, otrzymywać też umowę do podpisania. I mam nadzieję jeszcze, że w następnym roku też ogłosimy jeszcze jeden nabór na ten konkurs, więc jeżeli ktoś jeszcze czegoś nie przygotował lub ma zamiar przygotować w dalszym okresie, to bardzo zachęcam do tego, żeby już w tej chwili dokumentację przygotowywać. A czym jest wodociąg lub oczyszczalnia ścieków na obszarze wiejskim, no to nie muszę nikogo z Państwa przekonywać. Wspólnie tak popatrzę po twarzach, to mnóstwo tego zbudowaliśmy w swoich gminach i ludzie z tego korzystają i wiem, że niektóre wnioski to są już na remonty tych rzeczy, które kiedyś się budowało. Wiem, że jeden z wniosków jest tak zmodernizowany, że trzeba modernizować oczyszczanie sprzed 20 lat, które no, nawet ja budowałem jeszcze będąc wójtem, więc trzeba było, musimy to cały czas rozwijać. Patrzę na to, jak technologicznie się też zmienia nasz świat. Cieszę się, że w wielu wnioskach też jest przygotowana fotowoltaika do wspierania tego typu działań. To jest zgodne z naszą polityką, z naszym trendem, tak, żeby zmniejszać koszty funkcjonowania samorządu. Ja pochodzę z miasta, także dobrze, że te pieniążki idą na wieś, bo tam więcej potrzeba, a cieszą się podwójnie, dlatego że będziemy chronić środowisko. Jednym z beneficjentów programu jest gmina Szczuczyn, która otrzyma ponad 1 100 000 złotych na usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej. Ten projekt i ta dotacja tak naprawdę sprawią, że wiele osób skorzysta z inwestycji, którą zaplanowaliśmy, a przydomowe oczyszczalnie ścieków poprawią po prostu środowiskowe funkcjonowanie małych społeczności. Dziękuję bardzo i chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Poza tym, że my się o te pieniądze staraliśmy, poza tym, że dostaliśmy tą dotację i panowie marszałkowie ją zatwierdzili, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałem podziękować i myślę, że będę tu wyrazicielem wszystkich na tej sali, pracownikom Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. Łączna wartość wszystkich planowanych inwestycji to ponad 59 milionów 600 tysięcy złotych.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie poświęcone projektom adresowanym do osób niepełnosprawnych. Jego celem była m.in. dyskusja o rozwiązaniach, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym samodzielne i pełne uczestnictwo we wszystkich sferach życia. Konferencja została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego 3 grudnia. W tym roku ten dzień świętujemy pod hasłem aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i też kształtowania takiej postawy przywódczej wśród samych osób z niepełnosprawnościami, czyli przeniesienia trochę tej odpowiedzialności i decyzyjności także na same środowisko osób z niepełnosprawnościami. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która została przyjęta w 2006 roku, a w Polsce jest wiążącym prawem, ratyfikowaną umową międzynarodową od 2012 roku, to jest taki dokument, który kładzie bardzo duży nacisk na możliwość osób z niepełnosprawnościami do tego, żeby mogły wybierać to, jak żyją, gdzie żyją, z kim spędzają swój czas, jak wygląda ich codzienność, jak wyglądają ich wybory co do ścieżki zawodowej, edukacji i tego, jak w ogóle wiodą swoje życie. Jeden z projektów realizowanych w naszym województwie dotyczy tak zwanych mieszkań wspomaganych. Nasz projekt w poszukiwaniu modelowych rozwiązań odpowiada właśnie na wyzwanie, jakie stawia przed nami konwencja ONZ w zakresie praw osób niepełnosprawnych, o czym pani Ania właśnie mówiła. W naszym projekcie uczestniczą dwa stowarzyszenia z województwa. To jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Zabłgostawa, jak również Stowarzyszenie PSONI Oddział w Suwałkach. Celem naszego projektu jest opracowanie modelu standardu funkcjonowania mieszkania wspomaganego, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, będą mogły prowadzić niezależne, samodzielne życie. Mieszkanie wspomagane jest formą usługi społecznej, która jest świadczona na rzecz osób, które potrzebują wsparcia, osób z niepełnosprawnością. Usługa ta jest realizowana w społeczności lokalnej i polega na takim wsparciu osób niepełnosprawnych, żeby mogły wieść godne, niezależne, samodzielne życie, żeby mogły dokonać wyboru, z kim chcą mieszkać, gdzie chcą mieszkać, jaką pracę mogłyby wykonywać. W tej perspektywie unijnej na działania, które mają pomóc w różnych kwestiach związanych z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczyliśmy już ponad 12 milionów złotych. To są oczywiście wszystkie takie działania jak szkolenia, jak pomoc osobom niepełnosprawnym, czy to przez jakiegoś opiekuna, czy to przez inne działania, które mają ułatwić funkcjonowanie, poruszanie się osobom z niepełnosprawnym czy z niepełnosprawnością. Drugą taką kwestią jest też widzenie potrzeb osób niepełnosprawnych przez pryzmat choćby e-usług, czyli dużego projektu, który też realizujemy jako województwo podlaskie razem z naszymi partnerami, z gminami z województwa podlaskiego, tam gdzie osoby niepełnosprawne też będą mogły, są tam ułatwienia skierowane do osób niepełnosprawnych, tak żeby mogły te wszystkie swoje sprawy związane z urzędami, nie tylko z Urzędem Marszałkowskim, ale też z urzędami gmin, które są partnerami, załatwić bez konieczności ruszania się z domu. Przypominamy z Anną Drabasz, pełnomocnikiem zarządu województwa podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami, można spotkać się w każdy piątek w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego przy ulicy Wyszyńskiego 1 w godzinach od 10:30 do 14:30. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numer telefonu 601-302-275, e-mail pełnomocnik.on@wrotapodlasia.pl. $6,728,000 otrzyma łącznie 13 gmin województwa podlaskiego w ramach projektu związanego z rozwojem e-usług. To gminy Kolno, Krasnopol, Łomża, Milejczyce, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Suwałki oraz miasta Bielsk Podlaski, Grajewo i Łomża.
Pieniądze przyznane przez zarząd województwa pochodzą z regionalnego programu operacyjnego. W konferencji poświęconej projektowi e-usług wzięli udział jego beneficjenci, a także wicemarszałek Stanisław Derechajło, Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego i Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Założeniem naszego zarządu, kiedy przyszliśmy tutaj urzędować ponad rok temu, to przede wszystkim w zakresie społeczeństwa informacyjnego był taki cel postawiony, który sobie postawiliśmy. Doprowadzenie internetu do mieszkańców oraz nauczenie z niego korzystać. I jeden z takich elementów, dopiero myślę, że to jest jeden z pierwszych takich rzeczy, które w tym okresie będziemy realizowali, to ten projekt, który wraz z partnerami, którzy zdecydowali się podjąć tą trudną rękawicę cyfryzowania urzędów i e-usług, podejmują z nami realizować. Ogólnie w projekcie obejmiemy około 192 tysiące osób. W wyniku tego projektu umożliwimy załatwianie większości spraw urzędowych bez konieczności przychodzenia do urzędu. I to jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest przy dzisiejszych czasach bardzo szybkiego życia mieszkańców bardzo dobrym rozwiązaniem. No, tu myślę, że też sprawimy to, że koniecznie nie będziemy musieli koniecznie przychodzić do urzędu, żeby tę sprawę załatwić, ale również dajemy ukłon dla osób niepełnosprawnych, że będzie to, te aplikacje będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które umożliwią korzystanie z różnych rodzajów rzeczy. A co będziemy mogli załatwić? Wiele rzeczy. Od opłat i deklaracji podatku od nieruchomości, po wniosek o opłatę targową, czy objęcie honorowym patronatem przez marszałka województwa, wielu rzeczy. Stan zaawansowania usług, które planujemy wdrożyć w tym projekcie, czyli poziom czwarty, czyli załatwianie spraw w całości drogą elektroniczną, spowodowało to, że trudno byłoby to realizować w skali całego województwa. Zatem dobór partnerów, nasza wspólna deklaracja tego, by można powiedzieć przecierać szlaki w tym zakresie, jest tego jakby głównym zamierzeniem. Tak więc planujemy rozwijać również cyfrowy urząd. Jeśli nie, to też realizować rozwiązania i świadczyć usługi z wykorzystaniem portali mieszkańca, tak jak może być to w przypadku dużego miasta, którym jest Łomża. Natomiast mamy tutaj wśród partnerów rzeczywiście gminy o mniejszej skali ludności, tak więc z tego powodu będziemy te zamierzenia jeszcze być może zmieniali w trakcie realizacji projektu. Natomiast na pewno kontynuacja tych wspólnych działań związanych z portalem informacyjnym Wrota Podlasia, który jest wspólnym takim miejscem odwiedzin mieszkańców naszego województwa, ale także cyfrowego urzędu jako miejsca świadczenia usług. Te założenia były przyjęte w tym projekcie. Decyzją zarządu województwa, tak, nasi mieszkańcy, mieszkańcy miasta Łomży, mieszkańcy województwa również będą mogli, nie wychodząc z domu, załatwić pewne kwestie urzędowe. Więc nie ukrywamy, że cieszymy się z tego, że w ramach tego projektu nasi mieszkańcy będą mogli z tego skorzystać. Tak jak już pan marszałek wspomniał, jest to też pewien ukłon do osób niepełnosprawnych, którzy, no, nie ukrywajmy, że istnieją jeszcze pewne niedogodności do tego, żeby te takie osoby jakby mogły w sposób 100% dostępny korzystać z urzędów, więc na pewno te osoby też będą mogły skorzystać z tego programu. Dla takiej niewielkiej gminy jest to ogromnie ważne, bo nasze dofinansowanie jako gminy, wkład własny, to jest w granicach 18 tysięcy złotych, czyli łatwo policzyć, że zyskujemy tutaj znaczną kwotę do naszego urzędu, oczywiście w celu poprawy obsługi naszych interesantów. Cieszymy się, że właśnie mamy dostęp do internetu i dlatego też ten projekt może być realizowany w naszym przypadku, ale też taką ogromnie ważną częścią projektu jest ta część, gdzie możemy pozyskać infrastrukturę, a więc wyposażenie w kwestiach dostępu do internetu, to co pan prezydent wspomniał, właśnie bezpieczną infrastrukturę, wyposażenie o wartości w projekcie zamyka się około ponad 60 tysięcy złotych. No i jest to niebagatelna kwota w przypadku naszej gminy, nie moglibyśmy sobie pozwolić na nią z własnego budżetu. Także cieszymy się, dziękujemy zarządowi za tą decyzję. Łącznie projekt wdrażania e-usług obejmie ponad 190 tysięcy mieszkańców naszego regionu. Dzięki niemu będzie możliwe załatwienie większości spraw urzędowych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu bez konieczności przychodzenia do urzędu.